Paweł Burak, trener Prochupionki. Spotykamy się w czwartek, 15 czerwca. Jeszcze runda rewanżowa w Lidze Okręgowej trwa, chociaż dla Prochu już się skończyła. Przede wszystkim cieszę się, że się spotykamy, bo widzę, że trener też trochę przeziębiony, zachrypnięty, więc za to przepraszamy. Ja za swój głos też przepraszam. Siła wyższa. Trenerze, zacznijmy krótko podsumowania sezonu. To był taki trochę słodko-gorzki sezon, bo runda jesienna lekko poniżej oczekiwań, tak to ujmę. Runda wiosenna bliska ideału, ostatecznie trzecie miejsce, miejsce na podium. Tylko trzecie miejsce, aż trzecie miejsce, które ten cały sezon odbiera. No tak, ja bym podzielił w ogóle cały ten sezon na trzy okresy. Właściwie rundę jesienną na dwa okresy. Pierwsze te 6-7 meczy, gdzie zagraliśmy słabo, chociaż nie wszystkie wyniki jak gdyby odzwierciedlały tą samą grę. Już odnotowaliśmy jakiś tam progres w drugiej części rundy jesiennej. Może ja to nazywam takim średnim okresem, a jeśli chodzi już o rundę wiosenną, całą ją uznał jako bardzo dobrą rundę w naszym wykonaniu. Trenerze, czy w ogóle była szansa przy optymalnej dyspozycji, optymalnej formie, żeby tą ligę wygrać, czy po prostu to było niemożliwe w tym sezonie, mówiąc uczciwie? Z perspektywy tego, co się później wydarzyło, bo widziałem, że Radomiak miał problemy z zestawieniem składu i to wiem na pewno, że to nie chodziło tylko o to, że już sobie zapewnili to mistrzostwo, to uważam, że była szansa. Gdybyśmy podeszli tak bardzo poważnie od samego początku, z takim zaangażowaniem, gdyby drużyna gdzieś tam indywidualnie była przygotowana do tych rozgrywek na jesień, to podejrzewam, żebyśmy się bili do końca. Wspomniałem o rundzie wiosennej, 14 meczów, 11 zwycięstw, jeden remis w Lipsku i dwie porażki. Jesteśmy najlepiej punktującą drużyną drugiej części sezonu. Ja zapytam, co zrobić, żeby Proch był rycerzem jesieni teraz, bo pamiętam, żeśmy rozmawiali jakiś czas temu, trener wspomniał, że trochę te sparingi mogły go wtedy wakacyjne zmylić, że takie dobre były wyniki. A co zrobić, żeby ta wiosna nie uśpiła drużyny, żeby nie okazało się, że jesienią nikt nie chce czerwonego dywanu rozłożyć, bo to, co było wiosną, to już jest praktycznie historia, tak? Więc żeby pójść za ciosem, żeby to kontynuować po prostu. Ja uważam tak, na pewno pracujemy nad takimi wzmocnieniami. Chcielibyśmy wzmocnić to, co już kiedyś powiedziałem, linię ofensywną, tą, która kieruje grę ofensywną, kieruje akcję i strzela, przede wszystkim jest odpowiedzialna za strzelenie bramek. Ale jeszcze jest dodatkowy aspekt, że ci chłopcy, którzy zostaną, uważam, że wypracowali tutaj fajną formę i jeżeli zawodnik będzie się normalnie prowadził w czasie urlopu, nie jest w stanie tego zaprzepaścić. Jeśli tak będzie, to jestem spokojny o wyniki jesienne. Tyle, że zapytam też o takie sprawy, może nie wprost personalne, ale dotyczące zarządzania szatnią, bo nieraz takie mam wrażenie, że sporo jest piłkarzy w Prochu, którzy kiedyś gdzieś tam grali, jakiś poziom prezentowali, coś widzieli, dużo szatni widzieli, mają o sobie dość wysokie mniemanie i piłkarz Prochu siadający na ławce no nie jest w stanie dać tego samego, gdyby zaczynał mecz w pierwszym składzie. Nieraz są sfoszeni, że muszą siąść, a ktoś siedzieć musi, bo gra 11. Trener w kilku klubach trenował szatnią Prochu. Z tą kadrą jest ciężko zarządzać, czy wbrew pozorom nie? Nie, nie widzę żadnego problemu z tym. Zawsze stawiam, to ja biorę odpowiedzialność. To nie, żaden z zawodników nie bierze odpowiedzialności za wyniki przed kibicami. Najwyżej może być zmartwiony wynikiem meczu, być zdenerwowany na rezultat meczu. Natomiast ja biorę odpowiedzialność i ja wiem, kto jest. Oczywiście mogę się czasem mylić, ale biorę odpowiedzialność i wydaje mi się, że wiem, kto jest najlepiej przygotowany do każdego meczu. Teraz trochę porozmawiamy o personaliach, bo dochodzą mnie głosy, ta strona to zweryfikuje, czy to prawda, czy nie, że z Prochem raczej pożegna się bramkarz Kamil Wójcik. Po pierwsze jest młodzieżowcem i byłby młodzieżowcem też w nowym sezonie, mu się kończy wypożyczenie z AS-u Radomiak. Wiem, że gdzieś tam w kręgu zainteresowań być może Granatu Skarżysko, może gdzieś indziej. No to odchodzi wiodący młodzieżowiec, a poza Wójcikiem z młodzieżowcami w Prochu pod względem minut było krucho, więc takie dwie rzeczy. Pozycja bramkarza, pozycja młodzieżowca na nowy sezon, bo no Piasek w Roch nagrali bardzo mało, Strzelecki po kontuzji też mało i zostaje Kuba Drab, który no pół meczu w pierwszym składzie, pół z ławki, więc dwa pytania w jednym. Bramkarz i młodzieżowiec na nowy sezon. Kamil Wójcik raczej na pewno odejdzie, czy do Granatu, nie wiem. Na pewno wraca do Radomiaka, już Radomiak podejmie decyzję,
co z nim dalej. Natomiast pracujemy nad innym młodzieżowcem, chyba również z Radomiaka. Znaczy, mówimy o pozycji bramkarza. Mówimy o pozycji bramkarza, tak? Dobrze, kolejne personalne. Mamy dwóch obcokrajowców w kadrze. Dwie różne sytuacje, bo Vlad Szarko ostatnio kontuzjowany, nie grał kilka meczów. Daniel Aba, no, często chwalony, no, ale trudno go nie chwalić, bo to gość tą ligę przewyższa, każdy to wie i widzi. Obaj zostaną wprowadzone na nowy sezon? Myślę, że tak. No, w przypadku Daniela nie widzę innej opcji. W przypadku Władka mierzył się z jakąś tam kontuzją. Nie wiem, czy już jest zdiagnozowany, ale wiem, że tutaj na dniach miał być zdiagnozowany. Miał przeprowadzony rezonans kolana. I wtedy zobaczymy. No. I wtedy będziemy podejmować decyzję już po podaniach. Jeszcze jedna sprawa związana z personaliami. Porównywałem minuty zawodników z rundy wiosennej i z rundy jesiennej. Wiadomo, że są kontuzje, więc to jest jakby siła wyższa, ale są też zawodnicy, którzy albo poszli w górę, albo w dół. Na przykład Rafał Gil, minut więcej, liczby więcej, grania więcej niż jesienią, a z kolei mniej grania niż jesienią, mniej minut zdecydowanie. Emil Więcyk i Mateusz Kołodziej, co się z nimi stało? Znaczy w przypadku, może się odniosę w przypadku do Rafała Gila, zachował się bardzo profesjonalnie. Zaczynał mecz, tę rundę z ławki rezerwowych, wchodził gdzieś tam na końcówki, nie pamiętam w którym meczu dostał szansę, w pełni ją, czyli na grę w pierwszym składzie, w pełni ją wykorzystał i już nie odpuścił tego praktycznie do końca. Odnośnie Mateusza Kołodzieja, Emila Więcka, muszę podrążyć. No, co się musi stać, żeby oni dostawali więcej szans, więcej minut? No cóż, no jest tak jak jest, no to co powiedziałem wcześniej, na samym początku. Ja biorę odpowiedzialność, widzę jak to wszystko wygląda. Gdzieś te szanse też były w przypadku obydwu. No i decyzja jest taka, jaka jest. Trenerze, wiem, że prawdopodobnie od nowego sezonu będą zgłoszone rezerwy oparte na zawodnikach z rocznika 2006. Trener osobiście takie pomysły uważa, że to jest fajny pomysł, ogrywanie zawodników takich młodych na poziomie B-klasy, bo wiadomo, są w rytmie meczowym, stykają się z seniorską piłką, ale jednak wiadomo, ta piłka seniorska w B-klasie jest bardzo fizyczna, na niekorzystnych boiskach. Trener widzi w tym pomyśle więcej plusów czy minusów? No zawsze jakaś tam kolejna drużyna seniorska to jest na pewno plus. Jeżeli klub stać organizacyjnie na prowadzenie tego typu drużyny, to jest jak najbardziej plus, ponieważ wiadomo, że ktoś, kto nie ma zupełnie minut, a tacy zawodnicy będą w danym meczu, w danej kolejce okręgówki, czy ta drużyna juniorów 2006. Uważam, że to jest jak najbardziej, że tak powiem, taki możliwość ogrywania zawodników. Też ten sezon już zamykamy. Zapytam teraz dwa, trzy pytania odnośnie nowego sezonu. Trener wspomniał o nowych zawodnikach. Mam rozumieć, to liczba mnoga, czyli trzeba ich dwóch, trzech, głównie do linii ofensywnych, tylko do linii ofensywnych. Wiadomo, bramkarz, tak, na pewno. Poza tym dziewiątka, bo wiem, że ten na pewno już rozmawia, na pewno dzwoni, więc mam rozumieć, że głównie dziewiątka, czy też skrzydła, jak ten trener widzi. Na razie zostańmy przy tym, co mówiłem, zawodnicy odpowiedzialni za kierowanie gry ofensywnej. Rozumiem. Jesteśmy na etapie rozmów, więc na razie tak, na tym się zatrzymajmy, a myślę, że w przeciągu, nie wiem, dwóch tygodni będziemy znali jakiś konkret. Na pewno już jesteśmy po jakichś tam wstępnych rozmowach, ale to nie czas na tym, żeby gdzieś tam ukierunkowywać na konkretne nazwisko. Okej, rozumiem. Dzisiaj 15 czerwca, ostatni trening. Trener już wie, że z tej drużyny ktoś odejdzie, oprócz Kamila Wójcika, ktoś zgłosił chęć odejścia z jakichś względów, czy zawodowych, czy prywatnych, czy sportowych, czy jakichkolwiek innych? Nie mam żadnej informacji. Na dzień dzisiejszy zostają wszyscy zawodnicy. No chyba, że jakaś tam niespodzianka nastąpi. I na koniec taki krótki zarys przygotowań, kiedy startujecie i mniej więcej z kim trener planuje sparingi. Ile sparingów i z kim, jeżeli trener pamięta? W dniu dzisiejszym mamy ostatni trening. Po ostatnim treningu idziemy na urlopy do 13 lipca. 13 lipca w czwartek rozpoczynamy przygotowania. Trenujemy jak w każdego roku cyklem 3 treningi plus mecz. W weekend, ewentualnie mecz w środę, bo taki też będzie. I mamy do rozegrania 4 sparingi. Są to głównie drużyny czwartoligowe z Kieleckiego, Spartaku Żdaleszyce,
Neptun Końskie i Granat Skarżysko. Gdzieś tam w międzyczasie mamy mecz z Jodłą Jedlnia i tyle. Któryś meczów w piątek, czy raczej wszystko wyjazdy? Na pewno w środę, nie pamiętam którego, na pewno w środę z Neptunem Końskie w piątkach. Dzięki bardzo, trenerze, udanego urlopu i do zobaczenia w rundzie jesiennej. Dzięki.